którym razem zdałeś prawo jazdy na samochód? Łącznie na egzaminie na wszystkie prawa jazdy byłem 6 razy i zdałem 3 razy. Na kategorię A zdałem za pierwszym razem, na kategorię B zdałem za czwartym, a drugi raz na kategorię B zdałem za pierwszym. A masa niefortunnych zdarzeń się kurwa ten działa. Czy on 2 razy na B? Bo mi zabrali prawo jazdy, bo przekroczyłem dozwoloną ilość punktów, które można mieć. Prawie 2 lata temu mi zabrali prawo jazdy. Znaczy to trochę inaczej było, bo ja zdałem prawo jazdy w 2020 roku i potem po 2 latach dostałem 2 mandaty kurwa przekroczenie prędkości. Raz na autostradzie, raz na wjeździe do miasta. A z racji tego, że ja nie wiem jak to jest do końca, ale chyba przez pierwsze 3 lata jak dostajesz prawo jazdy, to jak dostaniesz mandat za... Jakby 2 razy mandat za to samo, w tym wypadku za przekroczenie prędkości, to ci zabierałem prawo jazdy. To w Polsce zdawałem, no. I chuj, ale od tamtego czasu nigdy mandatu nie dostałem, bo postanowiłem przewartość... Ja wam to mówię tak, żeby może trochę zainspirujecie się. Kiedyś mi się chciało jeździć szybko i tak dalej, i kurwa, i... A teraz to mi się nie chce, stary. Teraz to mam takie... O Jezu, po chuj mi to. Nic no. Jakbym gdzieś miał szybko dojechać, to byłbym w stanie to zrobić, a z drugiej strony te 15 minut mi nic nie zmienia. Więc no. Nie mam kurwa mandatów, nie mam ja nosików nawet jakichś i tak dalej. W chuj to mam, stary. Staram się nie łamać przepisów i jeździć zgodnie z prawem. Samochodem to ja nie wiem, czy jakiś kurwa przepis łamie jakiś nagminnie czy coś. Motocyklem się zdarza łamać przepisy. Ale to nie tak, że jakoś świadomie, że jakaś brawurowa jazda czy coś. No ale na przykład w korku wyprzedzasz, kurwa, jak wszyscy stoją. Podjeżdżasz pod same światła, każdy tak robi, nie? Teoretycznie jest tam ciągła linia, nie powinieneś tego robić. No. Pół roku bez przeglądu jechałem, nie złapałem do kontroli. A żeby nie było auto sprawne, tylko mi się nie chciało. Ja miałem do końca maja zrobić przegląd, wymianę płynu hamulcowego. No i w kwietniu się pojawiło, że mam to zrobić za 2000 km. A ja potem tym samochodem nie jeździłem. Jakby, kurwa, no w ogóle nie jeździłem tym autem. Na początku sierpnia... A, dobra, bo zajechane tarcze były. Ja gdzieś w czerwcu zawiozłem ten samochód na klocki chyba i na tarcze, albo w maju to było chuj, nie interesuje mnie to. I też nie jeździłem tym samochodem, bo czekałem na okleinę. Potem oddałem samochód na klejenie i tak dalej. I w połowie lipca teraz się zorientowałem, że... To nie, bo było, że 2000 km, nie? No ale ja nigdzie nie jechałem tym samochodem. I potem te 2000 km się zmieniło, że do końca maja. I teraz jak wsiadam do samochodu, to piszę, że przegląd minął. Paradoksalnie byłem na przeglądzie samochodu takim, bo po 3 latach, jak samochód ma już 3 lata, to idziesz na pierwszy przegląd, który masz na 2 lata. No bez problemu przeszedł jakby... Ja myślę, że po prostu chłop nie wbił w komputer, jak mi wymieniał hamulce. Nie wbił ten, że hamulce, jakby, że cały system został sprawdzony, nie? Ten hamulcowy. Więc będę musiał podjechać do BMW czy coś, żeby po prostu to z komputera wykasowali. Ja olej wymieniam co 8000 km, więc ja to tam luzik mam, nie? Jaka robota d***ana. Nie no, to widziałem. No debil straszny ten policjant. Skandaliczne to jest, stary, skandaliczne. I ogólnie uważam, że policja powinna mieć taki system, w momencie, kiedy ktoś się nie zatrzyma do kontroli i tak dalej, powinni wklepywać blachy i szukać właściciela samochodu, ale nie w tym momencie, że za nim jadą, kurwa, zapierdają, potrącą pieszego, kurwa, wiesz, cokolwiek, czy ryzykują własne życie. Jeśli to nie jest jakiś terrorysta, morderca, to nie jest jakaś obława. I też uważam, że jeśli taka sytuacja się dzieje, czyli że już naprawdę kogoś mocnego mają, kurwa, zgarnąć, to pierwsze co, to powinni podnieść śmigło, żeby śmigłowiec, kurwa, leciał za tego typu samochodem i na podstawie tego, gdzie ten samochód jedzie, nie że, kurwa, 30 radiowozów za nim jedzie, kurwa, i wiesz, i robią sznur, kurwa, papieski, tylko, kurwa, niech rozkładają kolczatki, blokują ulicę, na takiej zasadzie. Nie zatrzymywać samochodu, że on jedzie 200 po mieście i ty za nim jedziesz 200, może mu się znudzi. Albo może się, kurwa, bije na zakręcie. No. Auto może być kradzione albo z lewymi blachami. Paradoksalnie lepiej jest, żeby ktoś ukradł samochód, niż żeby ktoś stracił życie. W sensie, śmigłowiec się zbierze, to trochę minie stary. No nie wiem, no przede wszystkim, wiesz, to, że ktoś przejechał przez coś 100 na godzinę, to nie znaczy, że ty też to zrobisz, nie? Więc no. Przede wszystkim samochody policyjne powinny mieć większą moc. Przecież ile konie ma kija? Kija policyjna moc.
Na drogach województwa pomorskiego już niedługo będzie można zacząć najnowsze radiowozy. Dzięki finansowemu wsparciu lokalnych samorządów Komenda Główna Policji kupiła 10 radiowozów Kia Ceed w wersji kombi. Przystosowany do silnik wysokoprężny o pojemności 1,6 litra i mocy 126 koni mechanicznych. Wiecie, ja nie chcę być jakiś kurwa niesympatyczny, aczkolwiek jeśli drogówka ma gonić piratów drogowych 120-konnym samochodem, to już lepiej, żeby ich nie goniła, bo to szkoda czasu. Wiesz, 120 koni mechanicznych, kurwa, to... No nie chcę być jakiś koki, ale prawie dwa razy więcej mam w motocyklu, nie? No jakby, kurwa, wiesz, o co chodzi. Już abstrahując od masy i że, kurwa, no wiesz, nie? Te nowe mają po 160, no ale, kurwa, stary, praktycznie, że, kurwa, wszystkie samochody obecnie mają 300 koni, które kupujesz. No naprawdę musisz, kurwa, kupić obecnie litrowy samochód z litrowym silnikiem i bardziej patrzeć w stylu Skoda Fabia, Hyundai i20, żeby ten samochód nie miał 300 koni, nie? Mały samochód 300 koni, stary. No nie wiem, no ja wychodzę z założenia, że w drogówce zdarzają się sytuacje, że ktoś się nie zatrzyma i trzeba go gonić, tak? I kto ci się nie zatrzyma? Dziadek w Cinquecento? Czy nie zatrzyma ci się jakiś kondon w BMW? No raczej kondon w BMW. A jak ktoś się nie zatrzymuje, to znaczy, że z jego punktu widzenia ma jakąś przewagę nad tym radiowozem, nie? No to raczej już się taki pod 400 koni, kurwa, zatrzyma. No myślę właśnie, no, w Ameryce jakąś dają radę bez 500 koni mechanicznych aut. A nie jeżdżą tam, kurwa, chargerami, challengerami, czy to są filmy? Dobra. Radiowozy USA. Coptimus Prime ma 1005 koni mechanicznych. No ale powiedzmy, to nie wszyscy takim jeżdżą. Moim zdaniem radiowozy policyjne to powinny być samochody elektryczne. No tak myślę, bo jeśli mają kupować BMW 320i za 300 koła, to już lepiej, żeby jakiegoś elektryka kupili, który będzie miał lepsze osiągi. No. Ale z czego by się przegrzały, jak policja nie zapierdala tymi samochodami? 330, okej. Okay. No nie wiem. Nie wiem. Jakoś w momencie, kiedy to nie jest jakaś droga, wiesz, wyalienowana w Teksasie, to ja nie wiem, czy amerykańskiej policji się za coś powie, bo oni tam jeździć potrafią. No ale powiedz mi, co byś chciał zrobić w momencie, kiedy ja się swoim samochodem nie zatrzymam do kontroli drogowej, który ma dosyć sporo mocy. Wyjadę na autostradę i wcisnę gaz. I ja się rozpędzę do 100 km na godzinę w 4 sekundy, oni w 8. Ja się do 200 rozpędzę pomiędzy 100 a 200 w 6 sekund, a oni się nie rozpędzą, bo nie mają tak mocnego samochodu. Jakby w którym momencie, jakbyś Colina McRae'a, skrzesił i wsadził do tego samochodu, to on mnie nie dogoni. No. No i właśnie od tego są kamery, tablice, żeby potem przyjechać do mnie do domu i się zapytać, czy mnie pojechało. Nie wiem, kusi mnie, żeby, kurwa, nie zatrzymać się kiedyś do kontroli drogowej, aczkolwiek, kurwa, wiem, że to by było nierozsądne. Kusi pod tym względem, że chciałbym przeżyć te emocje, nie? Ale z drugiej strony, kurwa, można by było adrenalinę w jakiś inny sposób łapać. Wiesz, to jest tak samo jak kusi cię, kurwa, nie wiem, żeby uczestniczyć w wojnie gangów, chyba, że wy tak nie macie, nie? Ja wtedy też jakbym mógł, kurwa, najwyżej, wiesz, chcę zapisać życie, biorę, kurwa, kałacha, jadę na wojnę, kurwa, strzelam ze snajperki, jak mnie trafią w głowę, to wczytuję tego, wczytuję save'a i siemano, nie? No. No jak on mi mówi, żebym im uciekł. Tylko widzicie, jakby na przykład ktoś wymyślił taki sposób, powiedzmy, że każdy samochód ma jakiś taki chip, na zasadzie, wiesz, no jakieś tam urządzenie. Jak przejeżdżasz koło policji, że jesteś w jakiejś ten i oni się mogą z tym połączyć, unieruchomić ci samochód, to byście krzyczeli, że chcą, kurwa, mnie okraść, syny, kupuję 30-letniego diesla, nigdy mnie nie zatrzymacie. No przez to, że takie, że, bo to jest tak samo, jak ktoś cię prosi o w jakiejś stronie, że tam jakieś dane, nie? To mówię, o, skurwie, zbierają dane, nigdy wam nic nie podam, chcecie mnie inwigilować, krok dalej. Ja nie mam Facebooka, kurwa. Nie będą wiedzieć, co ja robię. Ja to na torze przeglądam internet. Nie będzie, kurwa, nie będą służby wiedziały, co oglądam w internecie. Kurwa, twoje życie nikogo nie interesuje. No, to jest takie, wiesz, no, jakby, kurwa, nikogo nie interesuje twoje życie, stary, jesteś nikim, nie? I to nie dlatego, że jesteś nikim, że, nie wiem, kurwa, że mało zarabiasz, czy, kurwa, jesteś za głupi, czy coś. W skali świata jesteś nikim i ja też. Ale grupa statystyczna już jest ciekawa. Nie pierdol mi o pokoleniu, wbijam sobie w tą scenę jak Spartakus w Koloseum. Pijemy włoskie wino, grono za